Iga Świątek tej jesieni otworzyła nowy etap w swojej karierze, decydując się na zmianę trenera. Choć sztab Polki przeszedł reorganizację, pewne elementy pozostały niezmienne. Doskonale ilustruje to scena z jednego z ostatnich treningów, w trakcie przygotowań do finałów byli Jean King Cup. W centrum uwagi po raz kolejny znalazła się Daria Abramowicz, psycholog Igi której obecność na korcie stała się integralną częścią pracy z tenisistką. Rola Darii Abramowicz w Sztabie Świątek od dawna budzi zainteresowanie i pytania. Oficjalnie odpowiada za aspekt mentalny zawodniczki, pracując nad jej przygotowaniem psychicznym i radzeniem sobie z presją. Jest osobistym psychologiem 23-letniej liderki polskiego tenisa. Jednak komentatorzy zauważają że ich współpraca wykracza daleko poza standardowy model zawodnik-psycholog. Abramowicz często pojawia się na korcie, co jest niezwykłe w profesjonalnym tenisie, gdzie psychologowie zazwyczaj pozostają w cieniu, pracując w zaciszu gabinetu. Obecność Dari Abramowicz na treningach przestała być zaskoczeniem, a stała się naturalnym elementem przygotowań świątek. Jej zaangażowanie w codzienną pracę zawodniczki podkreśla znaczenie holistycznego podejścia do sportu, które łączy przygotowanie fizyczne, techniczne i mentalne. Rzadko która postać, nie będąca trenerem, ma tak rozpoznawalną rolę w świecie profesjonalnego tenisa. Dla Igi Świątek współpraca z Abramowicz jest kluczowa, a sama psycholog wydaje się równie komfortowo czuć na korcie, jak w gabinecie. To podejście wpisuje się w nowoczesne standardy sportu, w którym przygotowanie mentalne odgrywa coraz większą rolę, a świątek jest jednym z najlepszych przykładów efektywności takiego modelu pracy. Według niepotwierdzonych spekulacji nadmierna aktywność Darii Abramowicz w pracy ze sztabem Igi Świątek mogła być jednym z powodów rozstania się z Tomaszem Wiktorowskim, który przez ostatnie trzy lata odpowiadał za sportowy rozwój Polki. Po zakończeniu tej współpracy jego miejsce zajął Belg Wim Wydaje się, że nowy trener szybko będzie musiał zaakceptować obecność Abramowicz w roli aktywnego członka ekipy, co potwierdzają ostatnie obrazki z Malagi. Do internetu trafił krótki film z treningu Igi Świątek, na którym widać, jak Abramowicz jest niezwykle zaangażowana. Obecna przy linii bocznej, błyskawicznie wchodzi na kort, by podać piłkę. Co zdaje się być częścią jej naturalnej roli. Dla Świątek to sytuacja, do której zdążyła już przywyknąć, jednak reakcje internautów są podzielone. Niektórzy komentują z rozbawieniem, inni wyrażają irytację z powodu nadmiernej aktywności psycholog w kontekście treningów. Opinia nowego trenera Świątek, Wima Fissetta, na temat tej współpracy może stać się bardziej klarowna w najbliższych miesiącach ponieważ w Maladze belki jest nieobecny. W międzyczasie polska reprezentacja rozpoczęła rywalizację w finałach byli Jean King Cup. Mecz z Hiszpanią, początkowo zaplanowany na środę, odbywa się z dwudniowym opóźnieniem spowodowanym gwałtownym załamaniem pogody. Starcie w jedna ósma finału z gospodyniami jest dużym wyzwaniem dla biało-czerwonych, a rywalizacja toczy się w napiętej atmosferze zarówno na korcie, jak i wokół sztabu Polki.